Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarodziejek. I tak, Miranda dzisiaj wstaje bardzo wcześnie, bo idzie do pracy, z tego co kojarzę, tak? Dzisiaj na piątą, także wstaje i idzie do pracy. I przy okazji możecie zobaczyć, że wyremontowałam jej sypialnię. Tak, jej sypialnia teraz prezentuje się w ten sposób. Chciałam... Dobra, może hamburgery na śniadanie. Tylko połóż je, błagam, gdzieś w jakimś normalnym miejscu, dziękuję. Okej. I zachowaj resztki potem. I teraz tak, chciałam, żeby jej pokój też trochę się różnił kolorystycznie od pokoju Moniki i Mai, więc postanowiłam, że w sumie z tych opcji kolorystycznych, które dotyczą tych tapet, chciałam w ogóle użyć jakiegoś takiego bladego różu. Niestety tutaj takiego typowego bladego różu nie ma za bardzo, więc jest taki trochę fioletowy, ale niech będzie. Chciałam też jej do sypialni wrzucić jakieś rzeczy, które by wskazywały, że będzie się interesować fotografią, ale niestety nic takiego nie znalazłam, nawet żadnych ani rzeźb, rzeźb aparatów czy coś takiego. Nic, co wiecie, nie dałoby się używać, ale by chociaż, nie wiem, było, nie? Ale niestety nic takiego nie znalazłam, także... Także głównie ma tutaj jakieś książki, powiedzmy, że o fotografii. Ma również jakieś tutaj zdjęcia czarno-białe i takie portrety. Może jej samej nawet. O nie, nie zdążyła schować tych hamburgerów. No dobra, to w sumie siostry też zjedzą na śniadanie. Miejmy nadzieję, że się nie zepsują do tego czasu. Okej, okay, aha, i wyremontowałam też trzecią łazienkę od razu. Także jest w takich trochę brązowych odcieniach. W sumie w stylu jak wszystkie łazienki robiłam, w sensie, że tu jest prysznic razem z wanną w ten sposób jakby porobione. Także tak to się prezentuje i prawie mamy gotowe to piętro. Zostały tylko jakieś drobne szczegóły w korytarzach do zrobienia. Chciała, żeby to też było ogarnięte, plus oczywiście strych jeszcze do wyremontowania, ale to chyba na samym końcu będę robić. I ogólnie dzisiaj jest plan taki, teraz wam opowiem, tylko poustawiam dziewczynom. Ty idziesz do pracy, idziesz ale na późniejszą godzinę, ok? To się będziesz uczyć jeszcze. Dobra, to skorzystaj, weź sobie prysznic i co ty masz się uczyć? Logiki i kreatywności. No to będziesz się uczyć logiki. Nie jest jakoś specjalnie głodna, ona też niespecjalnie. Ja nie będę w nich pakować żarcia, skoro nie są specjalnie głodne, bo potem się roztyją znowu. Dobra, więc weź prysznic i po prostu schowaj te hamburgery, które tu zostały. I teraz tak, plan na dzisiaj jest taki, że musimy popracować nad tym, żeby nam dziewczyny za szybko się nie zestarzały. Bo czas niestety nieubłaganie leci, a w Simsach tutaj nie można sobie ustawić długości życia. Więc musimy pokorzystać trochę z eliksirów życia. A żeby z tego skorzystać, po pierwsze trzeba to kupić. Obecnie ona chyba ma tyle punktów, żeby móc to kupić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Halo, gdzie to było? Tu. Tak. Niestety to jest drogie dosyć, bo 30 tysięcy aż kosztuje. Dajmy to może tutaj. No i żeby tego użyć w miarę pozytywnie, żeby to się skończyło, a nie żeby nas zestarzało, no to musimy być też w dobrym nastroju do tego. A niestety nie idzie mi spełnienie zachcianych dziewczyn. No to w sumie możemy zrobić, bo skupiamy się głównie na magii, prawda? Więc jakby trochę kiepsko idzie ze spełnianiem ich pragnień. Więc pomyślałam, że najlepszym sposobem będzie po prostu je wszystkie wyciągnąć na jakąś randkę. Tylko nie wiem, czy uda mi się wszystkie dzisiaj, bo one akurat pracują. Także głównie zajmiemy się Mają.
trochę jej podreperujemy nastrój, plus wyciągniemy jej trochę więcej punktów. Aha, czemu ja zatrzymałam grę? Jezus Maria. Sorry. Co to? Także ja jeszcze zepsułam toaletę, super. Także zajmiemy się tym. Maja tam miała jakiegoś, nie wiem, swojego chłopaka czy coś takiego. Możemy go wyciągnąć na jakąś randkę. Po co ty idziesz oglądać deszcz? Chodź tutaj. Zadzwoń, zaproś na randkę. I muszę pamiętać też, bo ostatnio był u nas ogrodnik, ale zapomniałam o tym zupełnie, że mamy go zwolnić, więc następnym razem, jak on tu będzie, to postaram się pamiętać, żeby go tam ogarnąć. Ty. Nie ma telefonu? No co za... Jak można nie mieć telefonu? Halo? Aha, bo ja go wyciepłam. O Boże. Ja go wyciepłam przecież, bo on u nas mieszkał. O raz. Nie mam tu już nikogo takiego. Dobra, to czas wyruszyć na miasto w takim razie. Leć na parcelę. Sama. I na przedmieście może FM. Nie wiem, co to FM. Weźmy FM. No. Dobra, także musimy sobie upolować nowego mężczyznę twoich marzeń. Nie zaprosić go na randkę. Ogólnie z tego, co pamiętam, to wystarczy być chyba na złotym poziomie, żeby mieć szansę na dobry efekt tych wszystkich dodatkowych rzeczy, właśnie jak eliksiru i tym podobnych rzeczy. Ale no, głowy za to nie dam. Wydaje mi się, że na zielonym są jeszcze mniejsze szanse, a na czerwonym chyba zawsze źle się kończy. Więc wolałabym nie ryzykować aż tak. Najfajniej by było oczywiście, jakby miały zablokowany już ten platynowy, ale no, do tego nie dążymy, więc raczej będzie ciężko. No to jakaś kawiarnia jest. Chociaż nie. Nie mają jakąś restaurację. O, mają karaoke. No, nie wiedziałam. Nie pamiętałam o tym miejscu. Czemu ty idziesz oglądać lampy? Zostaw lampy w spokoju. Dobra. W takim razie rozejrzyjmy się za kimś, kto ma największe szanse u ciebie. Moja piękna. Adam, najgorętszy towar. O mój Boże. Ty to masz gust. Gdzie on po raz? Tu. O Boże. Czujecie to? Nasza czarownica wybrała kolesia, który ma super brudną koszulkę, chodzi w dresie i wygląda, jakby chodził w skarpetach, a nie w butach. Fajnie, Maja! Powitaj w takim razie. Oszcze drogi. Gdyby mi nie zależało na czasie, to bym to olała, ale... No cóż. Dobra, czy w takim razie możemy od razu się umówić na randkę? Zapytaj. Ile masz pieniędzy? Czemu jesteś tak ubrany? Umówisz się ze mną? O, tak! Dobra, pogadajcie sobie. O, on też poszukuje przyjemności. Gramy, śpiewamy w duecie, ojej. O nie, coś tam nie wyszło. Weź mu dowcip opowiedz. No tu jeszcze nie mamy za bardzo grania. Chyba. A nie, jest, baw się. Ale nic ciekawego tu nie ma. Może poflirtuj z nim trochę.
No, też chcę z nim w duecie. A objąć się da? Możesz na niego zagwizdać. Dobra. Śpiewaj z... Matko, jak on się nazywa? Adam. Śpiewaj z Adam. Oh my God, boję się tego duetu. Jest normalnie randkę wybrała. Kurczę. Że tak powiem, od milionera do zera. Wow! Co tu się stało? Halo? What the fuck? Nie wiem, co się dzieje. O. No i... Halo? Czemu to się... Czemu to się tak buguje? Ten tab. Nie wiem. No, ale randkę masz piękną. No bo czas wam leci. Już dosyć tych duetów. I nie zaliczyło wam tego nawet. O, my god. Dobra, sugestywnie go tam weź. Nie ma, baw się. Albo graj w papier, kamień, nożyca. Może to wam zaliczy. Okej, zaliczyło. I stańczymy razem. O, masz wolny taniec. On chce już ją całować. Obejmujemy się. Dobrze, obejmujcie się. Łomatko. Jezus Maria. A ten pan... jak obczaja jej tyłek! Masakra. Dobra, przytulanki. O, możesz go cmoknąć. Słodkie słówka. Mam piękną muzykę, że tak powiem, do tego. O mój Boże. O, nie chcą zjeść razem. Nie chcę cię witać. Dobra, możesz go pomasować i możemy iść na dół, bo ja tej muzyki nie zdzierżę. Gdzie tu jest ten stolik do zamawiania? O, dobra czarownica przyleciała. A tutaj. Dobra. Jezus Maria. Wyjdźmy stąd. Ta muzyka. Ciekawe, czy to jest ta dobra czarownica, którą znamy. Nie wiem, czy są, jest więcej dobrych czarownic na mieście. Boże, ty przyszłaś... Czego się gapisz tu? Okej, jakiś kelner może do nas podejdzie. Kelner? Halo? Dobra. Dla Sima Adam. Myślę, że on zadowoli się sałatką. A dla mnie poproszę... O! Krewetki skropione cytryną. Tak na bogato. I tak ja muszę za to zapłacić, niestety. No, możesz mu przesłać całusa. No zapisałeś to? Idź już. Boże, i stoją nad nami i po prostu... Co te laski robią? Dobra, jeszcze raz możesz znieść toast. Jej! Mamy.
Pyszne jedzonko. O, znowu się ten... Co się z tym stadem stało, że on się baguje? A, no. Nie wiem czemu. Coś się zepsuło. Coś się nie bało i się zepsuło. Co tu romansuje? Matko, mam nadzieję, że to jest ojciec z synem. Czekajcie. Protazy Motorek, Adam Dzwonko. No nie, to chyba nie są spokrewnieni. Chociaż kto ich tam wie. Dobra, wstajemy. Się będziemy masować. Okej, co tu jeszcze mamy? O co w ogóle gorących pocałunków? O Boże, ona chce fotkę z nim. Boże, kobieto, kobieto. No se tak nie nabijemy tych punktów, jak ty chcesz jakieś dziwne rzeczy z nim robić. Zaproś, zaproś. Zrób zdjęcie. Śmieszne. Okej, znowu się chce całować. Chyba nie zdążymy tych super pocałunków dobić tutaj. O, znowu chce masować. Flirtować. Łaskotać. Może tu znowu ta muzyka. Sakra. Se wybrałam lokal karaoke. Teraz zawsze smażony ser, no. A nie. Jakieś gorące pocałunki znowu. O, sitwarz. Sitwarz zawsze działa. Nie wejdź do budki. O, oh my god, rzuć się w ramiona. Też może być. Co ty tu chcesz? Znowu masować. Trzeba nabić jak najwięcej tych punktów. Tak, wiem, że czas upływa. A my nie mamy gorących pocałunków. Nie. O, są gorące pocałunki. Nie pieść go. Zostaw go. Okej. Okay. No ale teraz możemy się romantycznie poprzytulać jeszcze na koniec. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Pomasować. O nie, nie wiem czy zdążę. A, zdążyłam. To jest najlepszy przyjaciel na zawsze. Boże, czemu ty chcesz mieć takich najlepszych przyjaciół, kobieto? Dobra, najlepsza randka ever. Dobra, ile tych punktów, któreśmy natrzaskali teraz? Aha, nie wiadomo. Tutaj nie zobaczymy. Okej, okay, ale mamy wszystkie potrzeby na maksa teraz, więc jest spoko. Możemy lecieć do domu. Możemy trochę wydłużyć sobie życie. To zresztą dziewczyn będzie gorzej. Trochę. Chociaż Monika chyba też z kimś się widywała. Nie pamiętam już dokładnie. Ale zaraz to sprawdzimy. Najwyżej ją też wyciągniemy na jakąś randkę. No, Miranda jak wróci, to chyba też będzie mogła. Tylko, że ona będzie musiała od nowa kogoś też machnąć. Musimy sobie jakichś stałych chłopaków, że tak powiem, załatwić. Dobra. Ciekawe, tu pada deszcz, a tam nie padał. Okej, okay. Masz wszystkie potrzeby na maksa, więc co ty możesz robić właściwie? Mogłabyś dalej czary. Mówiliście, to, że to jedno z tych zaklęć jest do teleportacji. O, właśnie to.
Tylko, że ona jest neutralna, więc żebym uważała z korzystaniem, bo mogę się zamienić w neutralną czarownicę, no ale trudno. Chcę zobaczyć. Aha, w ten sposób się teleportuje. Dobra, ciekawe. No faktycznie dostaje minusy złej czarownicy. No trudno. Dobra, zgłębiaj sztukę ciemności. A ty, kurczę, no ty masz się do uczenia, ale trudno. Aha, bo miała mi wydłużyć życie. Dobra, to później. Najpierw załatwimy... Czy ty masz z kimś romans? Miałaś z kimś romans. Piotr Sim. O, proszę bardzo. Zadzwoń, zaproś na randkę. Czy no i tak ma... Nie, nie ma dobrego nastroju, bo już na czerwono. To już prędzej ta ma bliżej do złotego. Parcela liczna. Aha, i miałam jeszcze sprawdzić, ile ty tych punktów natrzaskałaś. No i mamy na kolejny ten. Co prawda fajnie by było też jakieś inne nagrody pokupować, ale do tego wszystkiego, do tych wszystkich nagród trzeba mieć dobry wskaźnik tej aspiracji. W sensie, no przynajmniej złoty, żeby to dobrze działało. I to jest najbardziej frustrujące w używaniu jakby tych wszystkich rzeczy. Okej. Aha, bo ty dzwonisz po taksówkę. No trudno. Nie polecisz na miotle. Nie, nie, zostaw eliksir. Chodźmy... FM już mamy załatwione, że tak powiem. O, klub Lulu. Już nie wiem, czy już tu nie byłam też. Okej. Okay. I też trochę natrzaskamy. Dobra, na razie to zlikwidujemy. O, matko! Przyniósł kwiaty jeszcze. Jezus Maria, w ogóle. Naprawdę, ona sobie wybrała faceta. No cóż. Jak to mówią, jej wybór. Mnie nic do tego. Dobrze, że jak się tak śmieje, to ona tego nie słyszy. Bo się obraziła jeszcze na mnie. A, nie wiem. Znaczy, byłam tu kiedyś tak ogólnie rzecz biorąc, ale nie wiem, czy w tej serii byliśmy tutaj. Ej! Z Piotrem Simem. Co ty chcesz tu zrobić? Sprośny dowcip mu opowiedzieć. Proszę bardzo. No, on chce z tobą porozmawiać. O, Jezu, nie. Nie. Nie! Okej. Jakieś wolne tańce znowu. Tak przed taksówką. To nic, że... Ona nie ma jak przejechać. O, teleportowała się. Okej. Okay. Nie, już się nie lubią. Halo. Będzie nabijać punkty, a nie... O, matko. Aż się zakochali. Gramy. Aha, bo to... Dobra, zostaw to. Nie wiem, co ty... Tylko mu się nie oświadczaj. Boże drogi. Chwalony. Chcę zjeść na mieście. W sumie... A jest tu coś do jedzenia? Tak niespecjalnie. Znaczy, w sensie można sobie pogrillować chyba, ale... nie będziemy tu mieli takiego jedzenia. Ojojoj. Dobra, zabawiany. Mam nadzieję, że się przelosują w końcu te inne rzeczy. Ja nie chcę mu się oświadczać. O, świetnie. Dobra. Musimy jednak jechać gdzie indziej.
Inna parcela. Możesz go romantycznie pocałować za ten czas. Tylko mu się nie oświadczaj. Przedmieście. Gdzie tu było żarcie? Na pewno w rdzeniu było. No! Gdzie on jest? Sakra. Człowieku! Jak chcemy żarcie, to musimy stąd iść, no. Znaczy, teoretycznie mogłabym zjeść tutaj, ale nie zaliczyłoby się jedzenie na mieście. Dlatego to jest taki problem. Z tymi simsami to niestety... Żeby zadziałały konkretne pragnienia, to trzeba w konkretny sposób zrobić. To jest frustrujące czasami. I tu oczywiście nie ma jedzenia na mieście, bo już się zdezaktualizowało. Dobra, całuj. Bo on chciał się tam całować. Znaczy, ty się chcesz całować, ty się chcesz flirtować też. Obejmować. I gorące pocałunki. No, teraz się chcą oświadczać. I Barbara. O matko, pierwszą partnerką? Nie wiem, czy chcemy, żeby on... O Boże, ona też chce. Nie. Czy jest tu jakaś budka? No to tu jest problem z Barbara, że tak powiem. To się pewnie zaktualizuje, jak się gdzieś przejdzie. Ja pierniczę, jak nie jedzenie jest problemem, tak po prostu Barbara. Ja nie rozumiem. Co za życie. O, przyszedł ten Adam. Dobra, idziemy tu zjeść, bo i tak jesteśmy głodni. On chce jeszcze flirtować. Dobra, to mu zaznaczymy. Dobra. Aha, ja myślałam, że on jest kelnerem, on nie jest kelnerem. Ty jesteś kelnerem. Dobra, weźmy danie dnia. Po prostu. Już mi się nie chce kombinować za bardzo. Niech ona przyniesie coś dobrego. Znowu się gapi, nie jest jakiś... Nie wiem, sprośny facet. Same spoczęcia w tym mieście. Ciekawe, co mi przynieśli. Nie wiem, to są jakieś udka z kurczaka? To są chyba te krewetki, które brała Maja też. Już nie jestem pewna. Możecie mi dać znać, co to są za potrawy, jeśli wiecie. Dobra, możemy go poczęstować kawałkiem. Chociaż już nie musimy nabijać tych punktów randkowych, tylko... O właśnie, zjedzmy i... Nie wiem, przenieśmy się gdzieś? Nie, on chciał jeszcze masowanie jakieś. Możemy go pomasować. Ej, zapłaciłam za tamten posiłek w ogóle? Nie pamiętam. Nie no, chyba automatycznie się płaciło. Dobra, to przenosimy się chyba. Nie, nie chcę jechać do domu. Zapłać rachunek. Nie. O, zadzwoń po taksówkę. Nie wiem, czy zdążymy. Chociaż w sumie moglibyśmy jechać do domu, to wtedy by... się, że tak powiem, w sypialni. Dobra, jedziemy do domu. Nie. Dobra, to jest za skomplikowane. Jedźmy gdzie indziej. Po prostu. Inna parcela. Zdąży się randka skończyć pewnie, zanim ta taksówka w ogóle przyjedzie. Halo, nie idź tu. Dobra, gdzieś w krypcie były na pewno... te... jak to się nazywa?
Mroczna krypta. Te budki do robienia zdjęć. Tylko pewnie to zniknie do tego czasu, nie? Oh my gosh, po prostu. Dzisiaj jest jakiś kosmos. Z tymi randkami w ogóle. Odcinek będzie polegał tylko na randkowaniu. No, ale przynajmniej sobie odnowią życie. A Monika będzie musiała się jeszcze też umówić na randkę. Nie wiem, czy to już nie w następnym odcinku. Będzie trzeba wszystko jakoś podzielić razem. No, mówiłam, że się zaktualizuje. Całuj. Flirtuj. Masuj. No, zaraz chyba się ten pojawi z powrotem. No, pojawiło się. O Boże, on się chce już żenić z nią. Masakra. Nie ma mowy. Że tak powiem, barabara możemy, ale żenić się to niekoniecznie. No, zaproś go. Teraz się tu wszyscy zlecą, oczywiście. No. Tylko żadnego starania się o dzieci. Czego się nie robi dla punktów? Aspiracji. O mój Boże. O matko, jeszcze ktoś mi gratuluje. O Jesus Christ. Co tu się dzieje? Dobra, wykorzystamy tą randkę do cna. O nie. No to chyba już nie wykorzystamy. On chce znowu barabara. Boże, on jest jakiś niewyżyty. Dobra, kończymy tą randkę, bo... jak tu się koniec randki? Halo? O, zakończę randkę. Bo ona już nie miała żadnych innych rzeczy do roboty tutaj za bardzo. Czemu pada? Aha, bo czarownica oczywiście przyszła. Okej, okay, i... Czy ja mogę? Nie, mogę lecieć do domu. Ale głupie. Muszę wezwać taksówkę. Ta nam tu zrobiła jakieś brzydkie boom. Dom. Dziwne, że jak już przyjadę taksówką na parcelę, to nie mogę z niej wrócić lecąc na miople. Bo tak jakby gra pamiętała, czym tu przyjechałam w ogóle. Nie wiem. Albo ja czegoś nie zauważyłam i było tam leć do domu, czy coś takiego. Nie ogarniam Simsów czasami. Dobra, obskoczyliśmy facetów. No, następnym razem będziemy mogli z tamtą Moniką chyba pójść, bo już w tym odcinku nie zdążymy tak czy siak. Dobra, zobaczmy, ile ona natrzaskała tych punktów. Wow, 50 tysięcy. Nieźle. I możemy tu coś powybierać. Iść w wiedzę, czy w superpłodność, matko? Nie wiem, czy chcemy mieć superpłodność, bo Piper miała dwoje dzieci. Ale nie wiem, czy uda się zrobić tak, żeby było dwoje chłopców. Szczerze mówiąc, są na to marne szanse. Chyba, że jest jakiś sposób, żeby byli chłopcami. Ale z tego, co pamiętam, to w trójce tylko tak można było zrobić, że na przykład jadło się jabłka i wychodził chłopiec zawsze, nie? Czy coś takiego. No a tutaj to chyba nie ma takiej opcji. Jeśli znacie coś takiego, to oczywiście też mi powiedzcie. No chyba, że kodami to jakoś zrobimy, nie wiem. Co by tu wybrać? Iść w to?
Dobra, w to na razie. Okej. Okay. Tutaj kupię jeszcze jeden eliksir. Tak na zapas. Okej, okay, dobra. I myślę, że w takim razie możemy się napić. Możemy sobie pochlać troszkę. Okej. Okay. Ile masz? 16. To jeszcze raz. I to o 3 dni chyba. 19. No to jeszcze trzeci raz. Okej. Okay. I 22. Super. No teraz ucz się logiki. A ty zejdź tu na dół. I też pij eliksir, póki jesteś w dobrym nastroju do tego. Raz, dwa. I trzy. Wow, wow, wow. Coś tam awans dostał nawet. Dobra, i też ma 22 ekstra. Miranda awansuje na stanowisko tropiciel wielorybów. Wieloryby są naprawdę wielgachne, a oceany jeszcze większe. To twoja działka. Praca jako biolog morski wzmogła twoją tęsknotę za zapachem soli morskiej i dotykiem morskiej bryzy na twarzy. Załóż zatem kalosze, łap za swój lokalizator satelitarny i ruszaj na wielkie wody. Miranda pracuje teraz w godzinach od 6 do 13. Okej, okay. Zarabia całkiem przyzwoicie. No z nią nie będę ryzykować, bo może mi się nie udać. Się tego pozbędziemy przy okazji. Więc ten. Więc ja ją też wyślę na jakąś randkę potem w kolejnym odcinku i będziemy kombinować. Ale będziemy już powoli kończyć, bo już ten odcinek się długi robi. Więc ja tylko zagonię, może już nie będę używać tego, bo będziemy mieli problem potem. Także zgłębiaj sztukę ciemności, a ciebie wysłać do czego właściwie? My się musisz uczyć sprzątania, kondycji i techniki. Dobra, to możesz się uczyć tego sprzątania. Więc prawda, towarzystwo masz też kiepskie, no ale to tak jak mówię, może w kolejnym odcinku pójdziemy, że tak powiem, od razu na jakąś randkę, bo ty oczywiście nikogo nie poznałaś, nie? Więc... musimy ci załatwić jakiegoś mena. No. Czemu ty jesteś zła? Aha, bo to jest złodziej. Okej. Okay. Dobrze, moi kochani. W takim razie będziemy w tym miejscu kończyć i w kolejnym odcinku wyślemy jeszcze właśnie Monikę na... Boże, tfu, Mirandę na randkę, żeby sobie podreperować ten pasek aspiracji. Też ją trochę odmłodzimy. I potem wrócimy jakby do czarowania i poznawania dalszych aspektów magii. Tak, taki jest plan. No, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i usłyszymy się w kolejnych odcinkach z Czarodziejek. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!